Cześć wszystkim, witam w kolejnym materiale na kanale, tym razem zza kierownicy, no właśnie, Suzuki, czy może bardziej Toyoty. Jeśli jesteście ciekawi, zapraszam na test. I zanim zaczniemy, tylko słowo do osób, które chcą kupić, nieważne czy Suzuki, czy Toyotę, po prostu używany samochód. Pamiętajcie, że możecie taki samochód sprawdzić przed zakupem. Wystarczy wejść na stronę carvertical.com, wpisać VIN i momentalnie dowiecie się, czy egzemplarz, którym jesteście zainteresowani, nie był na przykład kradziony, czy może ktoś nie bawił się przy jego przebiegu, albo czy nie jest po jakimś wielkim dzwonie. Sprawdzicie też sobie wyposażenie samochodu, czy na przykład się zgadza. Czy wnętrze jest takie, jak powinno być, zgodnie ze specyfikacją producenta. Te i wiele innych informacji dostaniecie w pełnym raporcie CarVerticala, a możecie zrobić to 10% taniej, wykorzystując moją zniżkę. Wystarczy kliknąć w link, który macie w opisie do tego filmu. Reszta zadzieje się sama, także działajcie, korzystajcie, a my przechodzimy do Acrosa. I dokładnie od tego sobie zacznijmy, czyli od pytania, czym w ogóle jest Acros? Czy to jest Suzuki, czy może jest to raczej Toyota RAV4? Jak zdążyłem zauważyć przez ostatni tydzień, ta wiedza wcale nie jest taka pełna w naszym narodzie, ponieważ zdarzało mi się być zaczepianym przez jakieś obce osoby, które widziałem, że mi się mocno przyglądały mi autu. I niektóre z tych osób podchodziły i pytały, co to w ogóle jest, bo wyglądało, myślałem, że jest to rawka, a tu jest znaczek Suzuki i czemu ja sobie go przekleiłem na maskę czy gdzieś tam z tyłu, po co? No właśnie, sprawa wygląda tak, że bodajże w 2019 roku Suzuki zawiązało współpracę z Toyotą. Toyota kupiła, jeśli dobrze pamiętam, 5% akcji Suzuki i mieliśmy już model Swayze, czyli Corolle. Tutaj mamy Acrosa, czyli Rawkę. Te samochody tak naprawdę różnią się troszeczkę przodem. Acros ma tą swoją buźkę lekko zmienioną. Mamy tam inny znaczek, mamy tu inny znaczek. Reszta jest praktycznie kopiuj-wklej. I to na ten moment będzie tyle odnośnie relacji Suzuki-Toyota, bo nie chcę tu robić porównania, bo to w sumie nie miałoby sensu, tylko chcę zrobić test dokładnie tego samochodu, czyli Suzuki Acrosa i do tego sobie przejdźmy. Myślę, że musimy zacząć od spojrzenia w katalog, czy może bardziej w cennik tego samochodu, ponieważ tu jest sytuacja bardzo specyficzna, gdyż klienci zainteresowani takim samochodem, wchodząc do salonu, zastanawiając się nad wersją, silnikiem, skrzynią, napędem, ogólnie nad tym wszystkim, nad czym zawsze zastanawiamy się podczas zakupu samochodu, no to tutaj mamy taką sytuację, że jest jeden silnik, jedna wersja, ogólnie jedna pozycja w katalogu. Możemy kupić od razu tak zwaną full opcję, praktycznie ze wszystkim, nawet z wliczonym lakierem. Także tutaj żadnego dylematu mieć nie będziemy. Czemu jest to ważne? Otóż skoro nie mamy wyboru, to decydując się na Acrosa, nabywamy 2,5-litrową hybrydę plug-in z bezstopniową skrzynią CVT w tak zwanej full opcji, do czego jeszcze oczywiście przejdę, ale skupmy się chwilę na jednostce napędowej, czy w zasadzie na tych jednostkach napędowych, bo silników tutaj mamy aż 3. Fajną sytuacją i dość wyjątkową jest to, że pomimo, że mamy tutaj hybrydę i hybrydę plug-ina, nie ma tu żadnego silnika 1.4 czy 1.6, tylko 2,5-litrowa jednostka benzynowa. To jest bardzo dużo jak na dzisiejsze czasy, gdzie szukamy tych wszystkich oszczędności, downsizing i tak dalej. No 2,5 litra to jest dosyć dużo. Ten silnik spalinowy ma 185 koni mechanicznych. Drugi silnik elektryczny ma 182 koni mechaniczne. I drugi silnik elektryczny, czyli w sumie trzecia jednostka, ma tych koni 54. Łączna moc, jaką może uzyskać ten samochód, to 306 koni mechanicznych. I to nie jest coś, z czym do tej pory kojarzyła mi się Toyota RAV4. Dodam jeszcze tylko dla formalności, że do 100 km na godzinę ten samochód rozpędza się w 6 sekund. Muszę też powiedzieć dwa słowa o skrzyni, bo tak jak powiedziałem, CVT, czyli skrzynia bezstopniowa, coś czego ja z reguły, czy w zasadzie z zasady, z założenia nie lubię, to z jednego względu, mianowicie z takiego, że ten samochód dysponuje naprawdę, no powiedzmy wprost, ogromną mocą, nie potrzebuje wkręcać się na bardzo wysokie obroty. Tutaj czasami wystarczy dotknąć lekko gaz, szczególnie jak mamy prąd, aby wyprzedzać bezpiecznie, czy to w mieście, czy to w trasie. Szczególnie w mieście, kiedy tego gazu nie traktujemy zero-jedynkowo, ta skrzynia nie wyje. Oczywiście skrzynia, silnik zaznaczę, bo zaraz znowu będę czytał, że skrzynia. Silnik nie wyje. Oczywiście jak
będziemy sobie jechać autostradą, czy nawet startować ze świateł, wciśniemy gaz do dechy, no to to wycie będzie, ale w zasadzie ono, to jest normalne, to jest w każdym samochodzie. Chodzi mi o takie odczucia, gdzie ja na przykład jeżdżąc na co dzień CHR-ką, często na to narzekałem, bo każde dotknięcie gazu łączy się z tym, że w samochodzie robi się po prostu głośno. Tu przez tą większą pojemność, dużą moc, w dużym stopniu tego nie ma i to jest skrzynia, z którą zdecydowanie można żyć, mimo że jest to CVT. Także nie bójcie się tego, jest ok. Rzeczą, którą ja pochwalę, ale z gwiazdką, że to może nie dotyczyć każdego z Was, bo możecie odebrać to inaczej, jest zawieszenie. Pamiętajcie, ja wolę i lubię zawieszenia raczej sztywne niż miękkie, więc mnie ta charakterystyka pasuje, ale to jest dość komfortowy samochód z drugą gwiazdką, poza poprzecznymi nierównościami, takimi jak na przykład progi zwalniające, bo wjeżdżając w jakieś dziury, kolejny czy jakieś po prostu nierówności, to zawieszenie jest fajnie zestrojone, jest komfortowe, tyle że tak jak powiedziałem, na poprzecznych nierównościach jest głośne. Więc sprawdźcie sobie to, bo jeśli szukacie po SUV-ie, chcecie sobie kupić samochód do miasta, gdzie tam wiadomo, krawężniki i tak dalej i pełnia komfortu, no to to nie jest francuski DS4. To zawieszenie będzie dość sztywne, mi to pasuje, ale tobie wcale nie musi. No i muszę powiedzieć o rzeczy, która zaskoczyła mnie w tym samochodzie najbardziej i to było ogromne zaskoczenie na plus. Pojechaliśmy Akrosem nad morze, tam i z powrotem znowu niecałe 1000 km. Pojechaliśmy w 5 osób, byliśmy załadowani praktycznie po dach. Samochód ważący ponad 2 tony, 306 koni, bezstopniowa skrzynia CVT, szybka trasa. To nie zapowiada nic dobrego odnośnie spalania. Co się okazało? Nie jechałem autostradą, tylko siódemką, więc jechałem tak powiedzmy 115-120, też ze względu na warunki, ale no strzelcie sobie w tym momencie w głowie, jakie spalanie byście obstawili. Ja bym powiedział 9-10 najmarniej, zanim faktycznie sprawdziłem, ile będzie. I jeśli jechałbym autostradą, to byście dobrze strzelili. A przynajmniej te fragmenty, gdzie gdzieś sobie wyskoczyłem na autostradę pod Warszawą, to mniej więcej coś takiego mi pokazywało. Ale na trasie ekspresowej, w takiej konfiguracji osób, jak powiedziałem, ten samochód spalił mi 6,5 litra. Na dystansie prawie 1000 km, więc dość miarodajnie. Dla mnie to jest mega szok, dlatego że nawet moja CHR-ka, która w mieście potrafi palić 5 litrów i ten samochód też potrafi palić w mieście 5-6 litrów, mówię już po wyczerpaniu prądu, co jest wynikiem świetnym, no to moja CHR-ka na tych szybkich trasach pali 8, a ma 120 koni. Tu jest 300 koni i ten samochód potrafi spalić 6,5. Wow! Słowo o baterii. To też jest bardzo duże zaskoczenie na plus. Większość pluginów przejeżdża na tym prądzie. Producent podaje 55, jeżdżą przeważnie koło 40. Tak mówię, oczywiście ogólnie uśredniając. Akrosem przejechałem 71 km bodajże. Producent podaje chyba 72 czy 74. To się bardzo mocno zgadza. Faktycznie tyle dało się zrobić. Temperatury nie są jakoś mocno minusowe, ale są te 5-6 stopni. Ile teraz jest? 7. Więc mniej więcej w takich temperaturach jeździłem. Bardzo duży plus. To też wynika z tego, że jest tutaj duża bateria, bo ona ma 18 kWh. Ile trzeba na jej naładowanie? Jak podłączycie się do wallboxa, to pewnie około 5 godzin. Gdzieś tam ze zwykłego gniazdka liczcie te 8-9. I możecie znowu te 70 km na samym prądzie pokonać. Jazda tym samochodem z naładowaną w pełni baterią to jest oczywiście jeszcze fajniejsze doznanie niż jazda na samej benzynie. Ten samochód jest mega płynny, mega cichy. Jest po prostu stworzony do jazdy po mieście. Tyle, że też miejcie na względzie mega cichy przy jeździe na prądzie po mieście. W trasie to jest typowa Toyota czy Suzuki. Tutaj przy większej prędkości jest dość głośno. I jeśli zwracacie na to uwagę, to też to sprawdźcie, bo wyciszenie na pewno mogłoby być troszkę lepsze. I jeszcze jedna rzecz, która mi się troszkę nie zgadzała, bo producent podaje, że mamy tutaj 55-litrowy zbiornik paliwa. To jak na plug-ina byłoby znowu dosyć dużo, tyle że w trasie zostało mi chyba 90 km zasięgu, zatankowałem ten samochód do końca i weszło 30 litrów, więc no trochę tam w baku było, może też nie dolałem do końca, chociaż chyba ze 3 razy odskakiwał mi pistolet, no ale tyle weszło, więc może te 55 faktycznie można zatankować. Jeśli tak, to to jest też bardzo dobry wynik. Przejdźmy trochę do wnętrza i może zacznijmy od tyłu. Bagażnik ma pojemność 490 litrów, co znowu jak na plug-ina, wynik całkiem spoko, chociaż na, po tak dużym samochodzie pewnie można by się było spodziewać jeszcze czegoś więcej, ale pamiętajcie, tutaj mamy też baterię i to dużą baterię, także coś za coś. Ale jeśli chodzi z praktyki, to ten bagażnik jest spoko, jest ustawny,
łatwo z niego coś wyjąć czy włożyć, także ja na pewno na to w trasie nie narzekałem. Miejsca z tyłu jest od groma. Zobaczcie przed kolanami, tu naprawdę jest wow. Ja mam 182 cm wzrostu i tak jak widzicie, ani przed kolanami, ani nad głową kompletnie niczego mi nie brakowało, a wręcz mogę powiedzieć, że pod tym względem jest tutaj bardzo dobrze. I też fajną sprawą jest to, że tunel środkowy jest, ale jest nieduży. Także trzecia osoba na środku nie powinna się jakoś szczególnie męczyć. No i materiały. To nie była nigdy mocna strona ani Toyoty, ani Suzuki. Pewnie dalej nie jest. Tyle, że ciężko mi jest na to narzekać, bo może to nie jest piękne, na pewno to nie jest piękne, ale i jakość materiałów, i spasowanie, i po prostu to, jak się w tym samochodzie czuję, jest na pewno czymś fajniejszym niż ja się spodziewałem. Spodziewałem się, że będzie gorzej. Na pewno ogromny plus, zawsze to mówię, ale będę to powtarzał póki można, za, i to ogromne pokrętła, zobaczcie, od temperatury, czy to kierowcy, czy to pasażera, oczywiście dwustrefowa klimatyzacja, ale mamy pokrętła, niedotykowo tutaj, tak samo jeśli chcemy sobie zwiększyć, nawet zmniejszyć, wszędzie przyciski lub pokrętła, super, ogrzewanie foteli, tak samo ogromne przyciski, ode mnie naprawdę za to wielki plus i wielka pochwała. System audio nie jest ani jakiś bardzo szybki, ani jakiś bardzo nowoczesny. On jest taki, jak można spodziewać się, czy to w Toyocie, czy w Suzuki. Czyli jest czytelny, wszystko to, co potrzebujecie, znajdziecie raczej szybciej niż wolniej. Ale nie spodziewajcie się żadnych graficznych fajerwerków. Tak samo, jeśli chodzi o zegary, czy komputer z przodu. Na pewno jeden plus. Komputer między zegarami obsługujemy z poziomu kierownicy, a nie, tak jak to w Suzuki jeszcze do tej pory bywa, takiego wystającego czegoś w tym miejscu, także tu na pewno plus. Tu jest bardziej Toyota niż Suzuki. Mamy tutaj kilka trybów jazdy, takich jak Sport, takich jak Eco, takich jak Normal. Ja się na takich rzeczach rzadko skupiam i teraz też tego nie będę robił, bo to ani nie jest samochód do jazdy w terenie. On oczywiście poradzi sobie lepiej niż jakieś samochody typu Corolla w jakimś nierównym terenie, na jakimś błocie czy na jakimś śniegu. Ale ja takie rzeczy traktuję od pewnego czasu bardziej jako ciekawostkę, czy jakieś wspomagacze, a nie rzeczy, które zmieniają totalnie charakter samochodu. Są, ale jakby tego nie było, to też nie byłoby powodu do płaczu. I już powoli kończąc, to z rzeczy, które nie do końca mi się spodobały, to na przykład światła w trasie. To są oczywiście pełne LEDy i one działają ok. Może bez szału, ale jest w miarę ok. Tyle, że jechałem dużo w nocy i brakowało mi wycinania fragmentów, gdzie doświetlane byłyby pobocza. Brakowało mi po prostu dobrze działających świateł, długich, gdzie często już widziałem, że jedzie samochód z przodu, światła się nadal nie przełączały, mimo że były w trybie auto i często musiałem to robić sam. Także tutaj jest na pewno pole do poprawy. Tak jak powiedziałem, na pewno chciałbym, żeby było troszkę ciszej w trasie, ale ogólnie jest to mega dopracowany samochód, dojrzały pod każdym względem, duży, bardzo szybki, mający rewelacyjne spalanie, naprawdę to jest rewelacja, to jest ogromne zaskoczenie dla mnie przy tej mocy, przy tej wadze. I to wszystko powoduje, że auto będące w segmencie, które jest kompletnie poza moim zainteresowaniem, sprawiło, że jeździ mi się nim całkiem ok. Tyle, że nadal to nie jest auto do emocji, do patrzenia się na ten samochód i podziwiania, tylko tak jak powiedziałem, mega rozsądny wybór. Tyle, że na koniec podstawowe pytanie i tutaj delikatna rzecz odnośnie tego rozsądku, czyli ile to kosztuje? Otóż, tak jak powiedziałem na wstępie, mamy jedną wersję, czyli nie pokombinujemy sobie ceną, zmieniając wersje wyposażeniowe, bo jest jedna pełna. I taki samochód dzisiaj w cenniku to wydatek rzędu 249 500 zł, czyli mamy ćwierć miliona. Zapytacie na pewno, jak to się ma do ceny RAV-ki, czyli Toyoty uważanej pewnie przez wielu za bardziej, nie wiem, prestiżową, to zwał jak zwał, pewnie wiecie, o co chodzi. Z RAV-ką jest taka różnica, że tamte wersje wyposażeniowe są. Dzięki temu Toyota w katalogu może sobie napisać coś takiego, że już od 219 700 zł. Czyli wygląda to zdecydowanie lepiej. Tyle, że pamiętajcie, to jest cena od. Ciężko dokładnie porównać te wersje, bo i Toyota już zaczęła dawać jakieś promocje w katalogu, co kiedyś się nie zdarzało. W Suzuki też pewnie coś tam byście wyrwali, więc traktujmy, że ta cena po doposażeniu RAV-ki będzie dość zbliżona, ale może się tak zdarzyć, że Suzuki będzie nawet droższe. Co jest też w sumie dużą ciekawostką i też pewnym zaskoczeniem dla mnie. I jest to oczywiście bardzo dużo pieniędzy, tylko pamiętajcie, ponad 300 koni, full opcja, no i duży samochód. Także takie mamy czasy. Nikt nie pytał, ale odpowiem. Co ja bym wybrał? Ja bym wybrał Acrosa.
bo on ma jedną przewagę dla mnie nad RAV-ką. Jako, mianowicie taką, to będzie bardzo merytoryczna wypowiedź, bardzo merytoryczny argument. Otóż nie jest RAV-ką. I możecie się śmiać, ale dla mnie to oczywiście nie jest jakiś mega istotny argument, tyle że jak się rozejrzymy po każdym parkingu, to gdzieś RAV-ka stoi. Albo dwie, albo trzy, albo cztery, albo sześć, bo są różne generacje. Wszędzie są RAV-ki, tak samo wszędzie są Corolle. Dlatego dla mnie ciekawszą wersją jest to Suzuki. Tak jak powiedziałem, no ludzie podchodzili i pytali się, czym ja jadę. Jadę szarym samochodem, SUV-em, niczym się nie wyróżniającym, a ludzie się pytali, co to jest. To jest pewna ciekawostka i to jest dla mnie prywatnie też coś ciekawszego. Także nie jest to żaden merytoryczny argument, ale ja od RAV-ki wolałbym Macrosa. Dajcie znać, co myślicie Wy. Dzięki za dzisiaj, pamiętajcie o subskrypcji, aby nie przegapić kolejnych materiałów, bo będą nowe marki na kanale, z czego bardzo się cieszę. A za dzisiaj już dziękuję. Do następnego, trzymajcie się, cześć!